Halo, halo. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Ania, bardziej seksowny ma być to robił. Tak jest. Dużo lepiej. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy. Dobrze, dziewczyny, jeszcze raz od początku. Dzień dobry. Czy może jakoś mogę Pani pomóc? Nie, dziękuję. Torebką! Co ty robisz? Żadna torebka, co się stało? Nigdzie nie idziesz! Wzywam policję! Aniu! Tu się zajmę, dobra? Ile? Nie zauważyłam tej torebki. Na ramieniu? Na ramieniu. Możemy już jechać? Ej, Słowik. A kupiłbyś mi tę torebkę? Nie.
Słowik, co się nie odzywasz? O Jezu, Słowik jego Ania. O Boże. I co, jest nowa zupka? Jest dobra. Cześć. Cześć, co dla ciebie? Wiesz co, miałabyś może jakąś kartkę długopis? No, chciałbym coś zapisać. Tak, jestem. Proszę. Przepraszam, zerknęłabyś? I co, miała obrączkę? Ale jak cię tak ciekawi, to trzeba było samemu sprawdzić, wiesz? A nie, sorry, ty takich rzeczy nie robisz. Co ty się tak uczepiłeś, Słowik? A ja się uczepiłem. Nie, ja się uczepiłem. Ja. Dobra, uczepiłem się. Bo mnie wkurwiasz, wiesz? Bo zamiast nią zerwać, to potem tak to wygląda. Widzimy się raz w tygodniu, a ty siedzisz załamany, zamulony, zdesperowany i wszystko przez nią, tak? Ja pierdolę. Nawet nie zaprzeczę. No co? No proszę, mów co tym razem. No co się stało? Co, znowu kazała ci się wyprowadzić, bo przeszkadzasz jej wyglądaniu w serialu? Dobra, wyluzuj, okej? Okay? A co wyluzuj? Kupiłeś się i przeginasz. Nie przeginam, kurwa. Nie przeginam, tylko co mówię nie? Jak jest. A Słowik się ze mną zgadza, bo nic nie mówi. Wiecie co? Zawijajmy lepiej do domów. Hej! Kiedy z nią zerwiesz? Kurwiłeś się, bo w końcu któraś nie dała ci numery. Nie rozumiem, co ci się śmieszy? Co, jak to jest? Ale niektórzy lubią takie normalne... zwyczajne, ciepłe dziewczyny. A inni takie... pojebane. Interesowne, zimne słowa. Jesteś kretyn. Dobra, wypad. Próbuj pożyczyć pieniądze. Co się stało? Stary, sorry, kurwa, ale nie miałem do kogo z tym pójść, rozumiesz? Potrzebuję pożyczyć dużo pieniędzy. Ale to nie jest najlepszy pani umysł. Kurwa, przepraszam cię, ale kurwa, nie miałem do kogo iść. Wejdź. Nie zauważę. Co się stało? Jezu, kurwa, nic się nie stało, proszę cię. Jesteś kumplem czy nie? Pożycz mi jakąś kasę.
Błagam cię, oddam jak będę tylko mógł. Dobra, ale... Masz mi powiedzieć, co się stało. Słowik! Zabiłem, rozumiem? Zabiłem, kurwa, Ankę. Nie wiedziałem, co ci kupić. Kupiłem wszystko. Dzień. Przyda się? Można? No co? No nic. Tylko ja sobie nie tak wyobrażałem faceta, który przełapał swoją dupę na zdradzie, a potem mało życia nie stracił. Jezu, nic nie rozumiesz. Olewasz ją i zaczynasz nowy etap. Kocham ją. Ona jest miłością mojego życia. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Anka nie złożyła wniosku do sądu. Kocham mnie, rozumiesz? Jest dla nas szansa. Człowieku, czy ty nie widzisz, że ona jest pieprzoną egoistką? Że ona myśli tylko o sobie, wyłącznie o sobie? Ona cię zdominowała, cię spycha na jakiś boczny tor, tak? Jej się wydaje, że wszystko jej się od ciebie należy, tak? Jej się wydaje, że może robić wszystko, cokolwiek chce i się czuje całkowicie bezkarna, tak? Bo jest cholerną egoistką. Właśnie opisałeś siebie. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Ułoży się. Może właśnie tego potrzebowaliśmy. Przekaż proszę to Ani, Demi. Nie. Długi.
Co? Zrób to dla mnie. Dzięki. To od Słowika. Zapytasz, jak się czuję? Jakim cudem uszłam z życiem? Trzeba było trzymać dupę na uwięzi. To byś nie skorzystał. Wrócisz do niego? Akurat ciebie to nie powinno interesować. Jestem w ciąży. No co? Nie zapytasz, kto jest ojcem? Poproszę. List zawierany. Z dowodem na czas dochodzenia. Aha, gdyby pan chciał dziś wyjechać do końca śledztwa, proszę nas poinformować. Ma pan numer.